Gdzie jest ekipa sprzątająca? Scenografia mi się uwaliła. Na początek, słuchajcie, mała zagadka. Co można przyrządzić z tych wszystkich składników, które widzicie? Widzimy tutaj głównie grzyby, widzimy jakiś ser, śmietanę, kiełki, rzodkiewkę, cebulę dymkę, nawet jakiś pomidor, sól, pieprz. 5 sekund na zastanowienie się i wyjaśnię, już Wam wyjaśniam, że tak naprawdę grzyby są tu tylko dlatego, że akurat byłem wczoraj w lesie, ponieważ spędzę jeszcze parę dni na szlaku, także no, musiałem coś z nimi zrobić i część grzybów już się suszy. Natomiast z części grzybów zrobię dzisiaj na pewno coś dobrego na obiad i to na szlaku. Natomiast to, co nas dzisiaj interesuje i to, co Wam chciałem pokazać, składniki znajdują się po lewej stronie kadru. Opowiem Wam dzisiaj, jak zrobić twarożek. Pewnie wielu z Was w tym momencie powie, ble, Jezu, co on wygaduje, przecież to jest ohyda i tak dalej. Głównie dlatego, że znacie twarożek jako tak zwany serek wiejski, czyli coś, co się kupuje w takim kubeczku i w środku są jakieś dziwne granulki, które pływają w czymś, co przypomina, co ma konsystencję bardzo rzadkiej śmietany. Smakuje to tak sobie. Niektórzy radzą sobie z tym twarożkiem w ten sposób, że przerzucają go do jakiegoś naczynia, widelcem, że tak powiem, te granulki rozgniatają i w tym momencie ten twarożek zaczyna przypominać coś, co przygotowywały nam nasze babcie i mamy. I takie coś chcę Wam pokazać. Oczywiście będąc na szlaku nie musicie tego robić, ale myślę, że po pierwsze to nie jest żadna filozofia, bo wystarczy wymieszać tak naprawdę 2 albo 3 składniki, żeby zrobić twarożek, bo tak naprawdę potrzebujemy białego sera, tu jest w postaci takiego twarogu, krajanki, czyli wstępnie ma taką jakąś konsystencję twarogową, natomiast to nie będzie twarożek, który się raczej będzie nadawał do jedzenia, on będzie bardzo ciężki do zjedzenia, dlatego z reguły dodaje się śmietanę. Tu mam śmietanę 12, ale możecie też kupić 18 albo jakąkolwiek inną, która będzie miała mniej procentów. Jeżeli nie będzie śmietany, to od biedy można użyć też mleka, kefiru, maślanki, czegokolwiek innego. Jeśli chodzi o tego typu wyroby, no ta śmietana jest chyba najlepsza i tak naprawdę dodajemy jeszcze sól, pieprz do smaku, jeżeli ktoś lubi, jeżeli akurat nie czuje takiej potrzeby, nie musi. Poza tym do twarożku dodajemy parę innych rzeczy, które akurat albo mamy pod ręką, albo lubimy. Akurat te wszystkie rzeczy kupiłem w jednym sklepie, więc tak naprawdę nie jest to problemem teraz dostać. Tym bardziej, że sklepy z chrząszczem w logo są dosyć popularne w tej chwili, już nawet w mniejszych miejscowościach wszędzie one są. Także idąc do takiego sklepu możecie za naprawdę relatywnie niedużą sumę pieniędzy, bo to jest mniej niż 10 zł przygotować sobie twarożek i go zjeść. Oprócz tego ja kupiłem jeszcze cebulę dymkę ze szczypiorkiem. Najczęściej do twarożku dodawany jest sam szczypiorek, nie wszyscy lubią cebulę, bo wiadomo. Rzodkiewka i kiełki, w tym przypadku kiełki jarmużu. Kiełki to jest fajna rzecz, jeżeli nie uda Wam się dostać rzodkiewki albo będzie ona mało ciekawie wyglądać, wtedy możecie iść kupić kiełki, rzodkiewki i po pierwsze będziecie modni, czyli tak jak to się mówi teraz, będziecie fit. Po drugie będziecie mieli też rzodkiewkę w twarożku, mimo że nie będzie to w postaci takich krążków. Także zaczynamy. Pierwsze tak naprawdę co się robi, to jest ser. Akurat ja kupiłem tutaj 500 gram, Wy nie musicie. Na jedną osobę 250 gram w zupełności wystarczy. Natomiast ponieważ ja robię sobie takie, ponieważ ja twarożek robię na kilka dni, 500 gram jest taką wartością fajną. No i tu widzimy, jak wygląda ten ser twarogowy, tak zwana krajanka. To jest z reguły biały ser, który no nie ma konsystencji bloku, tylko jest coś takiego pomieszanego już wstępnie. Natomiast jak widzicie, jest on suchy, więc dodanie tu jakichkolwiek składników, no właśnie, jest tak suchy, że się rozpada. No i tutaj jak widzicie, dodałem śmietanę do tego sera, on ma taką sypką konsystencję i teraz jak połączymy te 2 składniki, to powstanie nam taka fajna
zawiesina, można powiedzieć. Powstaje no, taka fajna konsystencja, którą będzie właśnie twarożek. W ogóle skąd się wziął temat na dzisiejszy odcinek? Wziął się stąd, że niedaleko Kępia znajduje się Miechów, który po raz kolejny występuje u nas, jeśli chodzi o tematykę kuchni na szlaku. W Miechowie znajduje się spółdzielnia mleczarska. Ta spółdzielnia mleczarska ma takie sklepy firmowe, które się nazywają Twarożek. I któregoś dnia, nocując tutaj w okolicy, zapragnąłem sobie ten twarożek kupić na śniadanie. Jakieś było moje zdziwienie, gdy się okazało, że w sklepie o nazwie Twarożek twarożku tak naprawdę dostać nie można. Można dostać chyba zwykły serek wiejski. Ja dodaję tutaj, akurat mam w tym młynku sól z pieprzem. Normalnie dodałbym samej soli. I tak naprawdę to, co nam się stworzyło, jak wymieszamy to do końca, to już będzie twarożek. I tak naprawdę będzie gotowe do jedzenia. Oczywiście można, tak jak wspomniałem, dodawać tu różne rzeczy do smaku. I za chwilę to zrobimy. Trzeba to pomieszać tak, żeby nie było, żeby to miało jednolitą konsystencję, nie było tych grudek. Sprawdźmy, jak smakuje twarożek nie o poranku. Całkiem niezłe. Czy może zamiast śmietany dodałbym kefiru, żeby to bardziej kwaśne było, ale tak jak mówię, to zależy od preferencji smakowych. Generalnie większość ludzi preferuje taki twaróg o smaku neutralnym. Wymieszałem ser ze śmietaną, tak jak widzieliście, dodałem trochę przyprawy. Oprócz tego jeszcze pokroiłem szczypiorek, pokroiłem rzodkiewkę, dodałem kiełków i tu mamy efekt końcowy. Oczywiście nie jest to przygotowane przez jakiegoś super szefa kuchni, przez jakąś Magdę Gessler. Nie wygląda to tak fachowo, ale zaręczam Wam, ja i wszyscy kolejarze, którzy są tu razem ze mną, a tak naprawdę nie ma tu oczywiście nikogo, zaręczam Wam, że jest dobre. Zaletą tej potrawy, jeżeli już mówimy o znanych kucharzach, nie ma tu żadnych blond włosów, więc można się tym cieszyć. I to jest taka fajna potrawa, którą jak nauczycie się przygotowywać, to możecie zrobić nawet w domu. Szczególnie studentom się to spodoba, bo ile można jeść parówki robione w tosterze czy w opiekaczu do sandwiczy. Natomiast tak jak mówię, przygotowanie tego to co najmniej dwie osoby się tym najedzą i da to fajną energię na cały dzień. To wszystko na ten moment. Ja się biorę za... muszę schować ten twarożek i biorę się za grzyby. A z Wami się żegnam. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym odcinku Trainspottingu LHS od kuchni.